Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia. I przypominam, że rozpoczęliśmy już dość dawno różne tematy związane z osobą Ducha Świętego. Jeśli byliście poprzedni wtorek, to mówiliśmy o niewłaściwych postawach wobec Ducha Świętego. I naliczyliśmy ich pięć. Pierwsza z nich, która występuje na stronicach Pisma Świętego, to okłamywanie Ducha Świętego. Na to ważył się Ananiasz i Safira. Ponieśli konsekwencje swojego nierozsądnego, nieodpowiedzialnego postępowania. Kolejna niewłaściwa postawa wymieniona przez pierwszego męczennika chrześcijańskiego Szczepana to sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Ludzie twardego karku, powiedział Szczepan, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. I miał tu na myśli kapłanów, uczonych w Piśmie, którym teologia nie pozwalała Duchowi Świętemu, aby mógł nawiązać z nimi kontakt. No i inne, ale na końcu wymieniliśmy ten najtragiczniejszy, zdawałoby się, i tak na pewno jest, niebezpieczną postawę wobec Ducha Świętego. Chodzi o bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego mówię i mówiłem, że jest to najbardziej niebezpieczna postawa? Dlatego, że o tamtych poprzednich nie ma wzmianki, iż one nie będą przebaczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. O tej natomiast sam Pan Jezus powiedział, że kto by bluźnił Synowi Bożemu, będzie mu to odpuszczone. Ale kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, to mu nie będzie przebaczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. A więc jest to rzeczywiście bardzo, bardzo niebezpieczna postawa i niech Bóg nas zachowa, żebyśmy taką postawę kiedykolwiek odważyli się zajmować. Ale na czym ta postawa polega, też starałem się wyjaśnić. Niech może sobie nikt nie wyobraża, choć jest użyte słowo bluźnierstwo, że kto stanie i zaczyna bluźnić ty taki, ty owaki Duchowi Świętemu, że to jest bluźnierstwo. Może tak, pewnie tak. Ale czy to jest przebaczone, czy nie, no tego nie wiem. Natomiast to bluźnierstwo, o którym tu Pan Jezus mówi, ono wynika bardzo wyraźnie z kontekstu Ewangelii Mateuszowej. A kontekst jest taki oto. Pan Jezus wypędził demona z pewnego człowieka i przypatrywali się temu uczeni w Piśmie, faryzeusze, saduceusze, i ponieważ nie mieściło się to w ich pojęciach teologicznych, powiedzieli, to się nie może dziać, to nie może być, to musi być od Belzebuba. I gdy Jezus to usłyszał, reakcja Jego była bardzo zdecydowana. Bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. I tłumaczyłem, na czym to mogło polegać. To mogło polegać na tym, iż to Bóg mocą swoją poprzez Jezusa Chrystusa uwolnił tego człowieka z mocy demonicznej. Nie ma innego wytłumaczenia. To Bóg. Bóg to uczynił. Bóg uwolnił tego nieszczęśnika z mocy demonicznej. I za to, że Bóg go uwolnił, że ten człowiek został uwolniony, ludzie i on sam, ten człowiek, powinni byli oddać Bogu chwałę. To Bogu należało w tym momencie oddać chwałę. Powiedzieć, Boże, jak Ty wspaniały jesteś. Oto zniewolonego człowieka uczyniłeś wolnym. Oto nieszczęśliwą rodzinę uszczęśliwiłeś. I Bóg powinien być za to uwielbiony. Tymczasem faryzeusze i saduceusze i kapłani sugerowali, że to uczynił Belzebub, książę demonów. I w ten sposób przenieśli chwałę, która się Bogu należała i która powinna była popłynąć do Boga, przenieśli na Belzebuba. A więc na Niego nakierowali uwagę, na Niego zwrócili uwagę, że to jest Jego sprawka, Jego dzieło i być może
w tłumie znaleźli się ludzie, którzy zaczęli chwalić Belzebuba. A więc problem polegał na tym, że to, co uczynił Bóg, oni przypisali diabłu. Myślę, że to nie był jedyny przypadek w historii Kościoła. Że takich przypadków pewnie moglibyśmy się doszukać zdecydowanie więcej. Że to, co czynił Bóg, było przypisane diabłu. Albo posądzone było, że to uczynił diabeł. Takich postaw musimy się bardzo i to bardzo wystrzegać. Dlatego potrzebne jest rozeznanie duchów. Bo fakt jest faktem, że również demon może to czynić. Również demony to mogą czynić. Tak, to się zgadza. Czasem demon wychodzi po to, żeby zwieść. Ale nie o tym chciałem mówić. W każdym razie diabeł też to może uczynić. Więc w związku z tym, żeby nie przypisywać tego, co uczynił Duch Święty, co uczynił Bóg Belzebubowi, potrzebne jest to, o czym mówiliśmy ostatnio przez 3 albo 4 wtorki, rozeznanie duchów. A jeśli sami nie mamy tej zdolności danej nam przez Ducha Świętego, żeby osądzić, co to jest, to lepiej skorzystajmy z kogoś, skorzystajmy z pomocy czyjejś, kto ma rozeznanie. Podejdźmy do pastora, podejdźmy do starszego brata, który może ma rozeznanie. I zapytajmy go, co ty, bracie, sądzisz? Co to było? Co się działo? Co to było? I jeśli usłyszymy odpowiedź i Duch Święty będzie nam poświadczał, że to jest tak, to świadectwo 2 albo 3 jest prawomocne. Sami nie ważmy się podejmować decyzji, bo możemy wpaść w pułapkę. Możemy przypisać to, co jest diabelskie, Bogu, a to, co jest Boże, diabłu. I wtedy to by było na naszą niekorzyść. A więc o tym właśnie ostatnio sobie rozmawialiśmy. Ale z drugiej strony musicie pamiętać także, że diabeł jest mistrzem w okłamywaniu. Zresztą jest ojcem kłamstwa. No to któż może lepiej okłamywać niż on? Ja już wielokrotnie z tego miejsca mówiłem. To jest może taki przypadek, który najbardziej zapamiętałem, ale w moich duszpasterskich rozmowach z ludźmi innych przypadków było całe mnóstwo. Diabeł może usiłować nas wpędzić w pułapkę. Bo pamiętam, to się działo w Głębieczku, kiedy odbywał się tam kurs młodzieżowy i pewien młody człowiek wyglądał nam na bardzo zasmuconego, na bardzo przerażonego. I w końcu z pastorem Milewskim, jeszcze wtedy już świętej pamięci, poprosiliśmy go o rozmowę. Usiedliśmy i rozmawiamy z nim, pytamy: człowieku, dlaczego jest tak, że wtedy, kiedy się inni radują, ty się nie cieszysz? Dlaczego jest tak, że kiedy inni wykazują spontaniczność, a ty jesteś taki przygnębiony, taki niezadowolony? Co się dzieje? Dlaczego? Czy jakoś coś się tragicznego w twoim albo w rodzinie twojej wydarzyło? I on tak spuścił głowę, no i wydukał z siebie, choć bardzo ciężko mu to przyszło: nie, bo ja zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. No, więc przeszły mnie ciarki. Młody człowiek mówi, że on zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. I dla mnie nie ma przebaczenia. No, sytuacja dość zagadkowa. On zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu i dla niego nie ma przebaczenia. W związku z tym pojawiło się pytanie, no a w jaki sposób zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu? Bo i wreszcie wydukał: przeszedłem ulicę na czerwonym świetle. Pytam, no ale co to ma wspólnego z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu? No ma, bracia, bo Bóg ustanowił władzę, a ta władza postawiła w tym miejscu czerwone światło, a ja złamałem ustanowiony porządek przeciwko władzy, a więc zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. I wtedy bardzo wyraziście zrozumiałem, że diabeł może złapać człowieka w pułapkę.
Bo diabeł wie, iż ludzie wierzący wiedzą, że każdy grzech może być przebaczony, tak czy nie? Tak, jeśli byśmy mówili, że grzechu nie popełniliśmy, Jan pisze, to kłamcą Boga czynimy. Ale jeśli byśmy wyznali Bogu nasze grzechy, grzechy nasze nam są przebaczone. A jak opowiada, wszyscy dopuszczamy się różnych uchybień. Ja był o tym wierzę, jeśli coś zrobimy, a jednocześnie przeprosimy Boga, to Bóg nam to przebacza. Ale diabeł wie, że wierzący czytają Ewangelię Mateusza, gdzie jest napisane, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. No i szuka w związku z tym pułapek, aby wciągnąć wierzących ludzi i okłamywać ich i wprowadzać ich przygnębienie i depresję, ponieważ ten grzech, który popełnili przeciwko Duchowi Świętemu, choć to wcale nie był grzech przeciwko Duchowi Świętemu, będzie im nie przebaczony. Uważajcie, żebyście się nie dali złapać w taką pułapkę. Uważajcie, żebyście nie wpadli w tego rodzaju diabelskie sidła. Co nie oznacza, że możemy sobie swobodnie grzeszyć. Ach, to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mogę sobie grzeszyć na lewo i na prawo, Bóg mi i tak to przebaczy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. Kto kocha Boga, ten nie zrobi nigdy niczego z premedytacją, co by Boga zasmuciło. Zgadza się? To tylko ktoś nieodpowiedzialny może sobie tak myśleć, a tak, i tak mi to Bóg przebaczy, i tak, bo Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy. Nawet niektórzy mówią, w ostateczności tak, że nawet w konsekwencji diabeł nie pójdzie do piekła, bo Bóg jest za bardzo miłosierny. No, gdzież by tam Bóg piekło przygotowywał dla ludzi? No, nie dajcie się zbałamucić. Już kiedyś tu mówiłem, że Biblia mówi więcej na temat piekła niż na temat nieba. Pan Jezus by nas nie okłamywał, nie oszukiwał. Ale są tacy, którymi się także wróg posługuje po to, żeby nam tłumaczyć, że łaska Boża, miłość Boża jest taka wielka, że w końcu nawet i sam diabeł będzie zbawiony. I to otwiera drzwi ludziom i umożliwia ludziom grzeszenie. Tak, to jest niewłaściwe, ale też niewłaściwe jest podciąganie pod grzech przeciwko Duchowi Świętemu każdego naszego upadku, każdej naszej słabości popełnionej w niewiedzy albo popełnionej w nieświadomości. No więc nie dajmy się złapać. O tym co nieco mówiłem poprzednim razem. Dzisiaj natomiast chciałbym zastanowić się nad kolejnym tematem związanym z Duchem Świętym. Już go zapowiedziałem w niedzielę i ten temat dzisiaj chciałbym przynajmniej zacząć rozważać. I jest to temat pod tytułem Społeczność z Duchem Świętym. Społeczność z Duchem Świętym. I chciałbym was prosić na początku, abyśmy przeczytali trzy miejsca Bożego Słowa. Trzy różne miejsca Bożego Słowa. Pierwsze miejsce to list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 16, wiersz 24. Jest to ostatni rozdział, wiersz 24. I tu w 24 wierszu apostoł Paweł żegna się z Rzymianami, to znaczy podsumowuje swój list i w końcowych słowach tego listu pisze tak. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A więc w ten sposób żegna się apostoł Paweł z Rzymianami. Popatrzcie z kolei, jak żegna się ze zborem w Koryncie. 16 rozdział, wiersz 23. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 23 wiersz. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Podobne pożegnanie. Prawie takie samo, jakie zacytował apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian. A zauważcie trzecie miejsce, jak wita apostoł Paweł zborowników w Efezie. List do Efezjan, pierwszy rozdział, drugi wiersz. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Podobne przywitanie, jakże pożegnanie napisane do Rzymian i jak pożegnanie napisane do Koryntian w pierwszym liście. Tu
w Efezie wita z kolei w ten sam prawie sposób. Ale pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na pożegnanie, drugie pożegnanie apostoła Pawła ze zborem w Koryncie. Zbór w Koryncie, drugie pożegnanie, i to jest zapisane w 13, w drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w 13 wierszu. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga. I to jest prawie identyczne jak tam te poprzednie stwierdzenia. Natomiast końcówka tego pożegnania w sposób zasadniczy różni się od tego, co napisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian, co napisał w liście do Rzymian i co napisał w liście do Efezjan. Bo końcówka tego wiersza brzmi w sposób następujący. I społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. A więc Paweł wszystkim wierzącym w Koryncie życzy na podsumowanie swojego listu społeczności z Duchem Świętym. A więc jest coś takiego jak społeczność z Duchem Świętym. Paweł by nie pisał czegoś takiego, gdyby to nie było możliwe. Ale skoro napisał, to znaczy, że to jest możliwe. I jest to możliwe dla wszystkich. Paweł tu nie napisał, społeczność Ducha Świętego niech będzie z waszymi pastorami, z waszymi prezbiterami, z waszymi starszymi, diakonami. Nie, Paweł napisał z wami wszystkimi. Co przez to rozumiemy? Że ty i ja, my wszyscy możemy mieć społeczność z Duchem Świętym. Gdyby to było niemożliwe z jakichś powodów, to Paweł by takiego życzenia gołosłownego nie składał. A skoro je złożył, to znaczy, drogi bracie, że możesz mieć społeczność z Duchem Świętym. To znaczy, droga siostro, że możesz mieć społeczność z Duchem Świętym. Kiedy myślę o społeczności, to po pierwsze chciałbym zauważyć, że od samego początku Biblii przewija się ta błogosławiona myśl. W Starym Testamencie Bóg, Ojciec, dążył do społeczności ze swoim umiłowanym stworzeniem, człowiekiem. Prawda? Któż to przychodził do ogrodu Eden, gdzie był Adam i Ewa? Czy Adam szukał Boga, czy Bóg szukał Adama? Bóg. To Bóg przyszedł do ogrodu Eden i gdy nie zastał Adama, chodził po ogrodzie i szukał Adama. Gdzie ty jesteś? A więc to Boże serce tęskniło za społecznością z Adamem. To Bóg chciał. A czy nie czytaliście, że to Bóg z Henochem przez 350 lat utrzymywał społeczność? Bóg z Henochem chodził, Henoch z Bogiem, a Bóg z Henochem przez 350 lat. A jakżeż było z Noem? Tak, że Bóg przychodził do Noego, aby utrzymywać z Noem społeczność i tłumaczył Noemu o zepsuciu ludzkości i tłumaczył Noemu, że w tej sytuacji będzie musiał osądzić ten grzeszny świat i tłumaczył Noemu, co Noe ma zrobić, aby uratować siebie i swoją rodzinę. A więc to Bóg był tym, który dążył do społeczności z Noem. I gdybyśmy tak obracali kartkę za kartką, to byśmy to zauważali bezustannie. To Bóg przychodził, aby rozmawiać z Abrahamem. Abraham siedział u drzwi swojego namiotu, a Bóg przyszedł do niego. To Bóg przyszedł do Jakuba, Izaaka, Jakuba. A widzicie, się człowiek potrafi zaciąć. A więc to Bóg przychodził, aby rozmawiać z Izaakiem, z Jakubem. To Bóg przychodził, aby rozmawiać z Mojżeszem. A więc bezustannie i bezustannie widzimy
tę głęboką tęsknotę z ojcowskiego serca Boga, aby utrzymywać społeczność z człowiekiem, prawda? I co zauważamy dalej? Zauważamy, że im bardziej Stary Testament, a więc czas działalności Boga Ojca, jak gdyby, gdy Stary Testament zbliża się do końca, to coraz częściej prorocy i także inni natchnieni przez Ducha Świętego ludzie zapowiadali przyjście Emmanuela, bo różnie tłumacze, różnie to oddają. Oto Panna, powiada prorok, porodzi syna i nadasz mu imię Emmanuel. Prorok powiada Izajasz, Panna pocznie, porodzi syna i nadasz mu imię Emmanuel. Cóż się kryje w tym tajemniczym wyrazie Emmanuel? Co Bóg chciał przez nadanie tego imienia swojemu Synowi przekazać po wsze czasy do wiadomości ludzkości? Co? Co znaczy to słowo Immanuel? Bóg z nami. A więc przez to Bóg chciał przekazać człowiekowi, że Bożym głębokim pragnieniem jest utrzymywać społeczność z człowiekiem. I oto, gdy się narodził Jezus, popatrzcie na Jego życie. Cały czas był z ludźmi. Krótki tylko moment, 40 dni był na pustyni, aby przejść przez to pustynne doświadczenie. A resztę czasu spędzał z ludźmi. Gdy był już tak bardzo utrudzony, zmęczony, to rzeczywiście gdzieś odchodził na odosobnienie, ale ludzie go i tak znaleźli. A więc bezustannie Immanuel, Boży Syn, przebywał z ludźmi. Był z ludźmi. Uzdrawiał ich, wypędzał demony, pocieszał, zwiastował, nauczał. Bezustannie. Dlaczego? No bo Jezus reprezentował Boga Ojca i wypełniał wolę Boga Ojca. A tą wolą było utrzymywanie społeczności z człowiekiem, prawda? Ale co zauważamy? Że im bardziej życie Pana Jezusa zbliżało się do Golgoty, do krzyża, im bardziej cień krzyża zasłaniał Jego życie, padał na Jego życie, tym coraz częściej Pan Jezus wspominał. Słuchajcie, powiedział w pewnym momencie, o czym, co zapisał ewangelista Jan, słuchajcie, dla was jest lepiej, żebym ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, Parakletos, Pocieszyciel, Duch Święty nie przyjdzie. Ale jeśli ja odejdę, to poślę wam innego Pocieszyciela. Przypomnę, kochani, bo już też kiedyś o tym mówiłem, że jest tu użyte bardzo specyficzne greckie słowo, innego Pocieszyciela. Ale greckie słowo, które tam jest zamieszczone, to słowo allos. Dosłownie allos parakletos, innego pocieszyciela. Gdy zastanawiamy się nad słowem inny, no to możemy różnie to interpretować. No, na przykład powiemy, mamy tutaj dwa pojemniki na karty modlitewne. Jeden pojemnik i drugi inny pojemnik. Ale jest zasadnicza różnica między nimi, prawda? Choć to są pojemniki, ten to jest pojemnik i ten jest pojemnik, to pojemnik. Ale to są inne pojemniki. Inny pojemnik. Jezus, gdy mówił, ja odchodzę, ale poślę wam innego pocieszyciela, nie miał na uwadze, bo to słowo allos właśnie sugeruje, nie miał na uwadze, że ten pocieszyciel, który po nim przyjdzie, będzie albo mniejszy, albo większy, albo jakiś zupełnie inny. To słowo allos tłumaczy się inny, ale takiego samego rodzaju. Chyba rozumiecie, co to znaczy. Inny, ale tego samego rodzaju. Taki sam, no ale inny. No bo wiadomo, to nie będzie Jezus, tylko to będzie Parakletos, Duch Święty. Inny, ale takiego samego rodzaju.
To dlaczego Pan Jezus mówi, lepiej jest dla was, żebym ja odszedł? Bo Jezus, gdy był na tej ziemi, to mógł mieć społeczność z zawężoną grupą ludzi. Ile? No 20 tysięcy samych mężczyzn, ale już kobiet nie policzono. No powiedzmy następnych 10 tysięcy. No cóż to jest wobec tylu innych ludzi na świecie. No jak mogli gdzieś tam Amerykanie czy Indianie, którzy w tym czasie mieszkali, jak mogliśmy my tu Słowianie, nie dysponując możliwościami, dojść do Palestyny, gdzie był Jezus, a do Polski, do Polan on się nie wybierał i nie przyszedł nad Wisłę. No więc jak mogliśmy mieć z nim społeczność? Gdyby nawet teraz był w takiej samej kondycji, w jakiej był, no to byłby w Palestynie, a my co byśmy mogli? No to wtedy byśmy musieli się posprzedawać nasze krowy, posprzedawać nasz dobytek, kupować bilety na samolot i lecieć do Palestyny. No i ile byśmy tam mogli mieć z nim społeczności? Dzień, dwa? No trzeba było wracać, bo co? Bo skąd pieniądze na hotele i tak dalej? No więc Jezus, będąc w ciele, był o tyle ograniczony, że nie mógł mieć ze wszystkimi ludźmi na całym świecie ustawiczną, stałą społeczność. Dlatego Jezus mówi, dla was jest lepiej, żeby ten inny, allos parakletos, przyszedł do was. Bo kiedy On przyjdzie, Duch Święty, ten inny Pocieszyciel, On będzie między wami i On będzie w was. Bo i w jakim miejscu On będzie? Gdzie On będzie? On, nie traktujcie obecności Ducha Świętego tak, jak to niektórzy traktują, no powiedzmy, sanktuarium Ducha Świętego, sanktuarium Maryjne. Ja przyznam się dokładnie, nawet nie wiem, co to znaczy. To znaczy, że tam jest szczególne miejsce dla tej albo dla tej osoby, persony? A co z tymi, którzy gdzieś tam mieszkają, to co oni muszą do tego sanktuarium wędrować? I tak się rzeczywiście dzieje. Ale chwała Bogu, że jeśli chodzi o osobę Ducha Świętego, to jest zupełnie inaczej. Na czym to inaczej polega? Że On może być i jest wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, gdzie lud Boży się zgromadza. Nie musisz wędrować do sanktuarium Ducha Świętego, bo ja nawet nie wiem, czy takie gdziekolwiek jest. Sanktuarium Ducha Świętego jest tu, bo nas jest więcej niż dwóch albo trzech. Gdzie więc lud Boży się gromadzi, tam wśród nich jest Duch Święty. A więc mamy zupełnie inne możliwości utrzymywania społeczności niż miał Noe, niż miał Adam, niż miał Henoch. Mamy zupełnie inne możliwości utrzymywania społeczności z Bogiem niż miał Piotr, Jan, Jakub. Bo Duch Święty, który przyszedł 2000 lat temu, nie jest ograniczony miejscem, on przebywa wszędzie, gdzie Boży lud się gromadzi. Jest z tymi, którzy siedzą dzisiaj w więzieniach gdzieś tam w Korei, czy w Afganistanie, czy gdziekolwiek. Jest z tymi, którzy cierpią gdzieś tam w więzieniach. No i jest z nami, z łaski Bożej, cieszącymi się wolnością. Halleluja. Uświadamiajmy sobie to. Uświadamiajmy sobie to bezustannie. No, ale skoro mówimy o społeczności, to już powiedziałem, że ze strony Boga nie ma żadnych przeszkód, żeby utrzymywać z nami społeczność. Za chwilę pójdziemy dalej. Biblia, kiedy mówi o społeczności, to no, muszę to zauważyć. Nie mogę tego nie zauważyć, wymienia różne typy społeczności. A więc wymienia różne typy społeczności. I pierwszy typ społeczności spotykamy w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wierszu 16. 10 rozdział, 16 wiersz. I tu czytamy o jednej z wielu społeczności. Na czym ta społeczność tutaj wymieniona polega? Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest
społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? A więc kiedy mówimy o społeczności, tak, zasadniczy nasz temat to temat społeczności z Duchem Świętym, o czym za chwilę mówić będziemy, kontynuować będziemy. Ale nie możemy nie zauważyć, iż Biblia wymienia także inne typy społeczności. I tu mamy społeczność chleba i kielicha. To też jest społeczność chleba i kielicha. I powiem tak, no to wszyscy wiecie, nie jest właściwe uczestniczyć w tej społeczności nie w sposób nieodpowiedzialny. Zgadzacie się ze mną? To nie jest postawa właściwa. Dlatego Paweł powiada, kto by jadł i kto by pił niegodnie, to znaczy w sposób nieodpowiedzialny uczestniczył w wieczerzy pańskiej, w społeczności kielicha i chleba, sąd sobie samemu, sam sobie sąd na siebie sprowadza. Na czym ten sąd polega? No, Paweł powiada, dlatego wielu między wami jest chorych, a niektórzy nawet zasnęli. Chodzi o tych, którzy umarli. Więc widzicie, kochani, czasem my sobie sami, czy inaczej mówiąc, czasem ludzie sami otworzyli drzwi chorobie do swojego ciała. Bo Słowo Boże jest Słowem Bożym. Nie możemy wyciągać z Bożego Słowa tylko to, co się nam podoba. Musimy także pamiętać i o tym, co nam niekoniecznie odpowiada. Ale prawda jest taka, że jeżeli człowiek w sposób nieodpowiedzialny uczestniczy w wieczerzy, albo nazwijmy to tak, jak to nazywa, jak się mówi, komunii, wieczerzy, w łamaniu chleba, jeśli nie, w sposób nieodpowiedzialny uczestniczy, no to musi być świadomy, że poniesie z tego powodu konsekwencje. Tu nikt go nie osądza za to. Dlatego my mówimy, nie mamy prawa osądzać, kto może, a kto nie może. Dlatego mówimy, nie mamy prawa zabierać chleba od kogoś albo kielicha od kogoś, nawet jeśli według nas on jest niegodny. To nie jest nasza decyzja. To nie my to odpowiadamy za to. Sąd sobie samemu, kto nieodpowiedzialnie przystępuje do stołu pańskiego, je i pije. I dlatego wielu jest chorych, wielu słabych. A więc błogosławioną rzeczą jest społeczność z kielichem, błogosławioną rzeczą jest społeczność z chlebem. Ale tu trzeba być, jak już powiedziałem, bardzo ostrożnym. No to tak jak czasem mówię, prowadząc wieczerzę pańską, to najlepiej by było uciec spod tej odpowiedzialności i powiedzieć, no to w porządku, to ja nie będę uczestniczył. To zawsze, kiedy będzie roznoszony chleb i kielich, no to ja sobie usiądę, żeby ci, którzy roznoszą, mi tego nie podawali. Jest wyjście, czy nie ma wyjścia? No jest wyjście. Z każdej sytuacji jest wyjście. Tylko tym wszystkim, którzy tak sądzą, chciałbym przypomnieć, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 53 wierszu. Kto nie je ciała mojego i kto nie pije krwi mojej, nie ma społeczności ze mną. Nie ma żywota sam w sobie. A więc widzicie, jesteśmy zobligowani do uczestniczenia w społeczności z chlebem i zobligowani do społeczności z kielichem, ale mamy to czynić w sposób rozumny, odpowiedzialny, świadomy tego, co robimy, jeśli nie w sposób niewłaściwy utrzymujemy społeczność z chlebem i z kielichem. Trochę wydaje mi się, że w ostatnich latach, czy przez ostatnie dziesięciolecia zostało to spłycone. Ja, ponieważ jestem trochę starszy niż nie jeden z was, pamiętam te dawniejsze czasy, kiedy i to mi opowiadano. To mi nie pamiętam, gdzie opowiadano, że przed wieczerzą pańską w domach następowały pojednania. Ojciec przychodził do dzieci, przepraszam, bo ja dzisiaj w wieczerze będę uczestniczył. Jeśli coś, przebaczcie mi. Do żony podchodził, żono, przepraszam, jeśli coś,
Żona to samo, dzieci to samo i wtedy pojednani z Bogiem i z ludźmi przyszli do wieczerzy. Tu dzisiaj brat czytał piękny przykład o synu marnotrawnym. O właściwie miłościwym ojcu, tak powinien brzmieć tytuł tego rozdziału. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, nam się czasem wydaje, że grzech to jest jakiś występek przeciwko Bogu. W rzeczy samej ten syn marnotrawny, kiedy wrócił do ojca, powiada do ojca tak: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. I w rzeczy samej grzech, każdy grzech jest właściwie występkiem, grzechem przeciwko człowiekowi. Jest jakąś niewłaściwą postawą wobec człowieka. No bo jeśli ktoś coś ukradł, no to co? Jaką krzywdę Bogu zrobiłeś? No, Boga ukradłeś? Nie, Bogu krzywdy nie... Jeśli komuś nabluzgałeś, no to jaką krzywdę Bogu zrobiłeś? Jeśli kogoś przekląłeś, to jaką krzywdę Bogu zrobiłeś? Bogu żadnej. Komu zrobiłeś krzywdę? No temu, przeciwko komu coś ukradłeś, albo komu zbluzgałeś. Dlatego syn marnotrawny powiedział: Ojcze, przebacz mi, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko Bogu. Tak, to jest przestępstwo wobec przykazania Bożego, nie kradnij, ale przede wszystkim przeciwko człowiekowi. Dlatego to nie może tak być, że przychodzimy do zboru: Panie Boże, przebacz mi, że dzisiaj się pokłóciłem z żoną. Przebacz mi. No dobrze, ale tyś się z żoną pokłócił, a nie z Bogiem. Więc kogo trzeba przeprosić? Słusznie, macie rację. Żonę. A potem: Panie Boże, Ty widzisz, że my się pojednaliśmy. Przebacz mi to. Taki ma być porządek, czy nie taki? No tak. Bóg, ktoś to słusznie powiedział, że Boga łatwiej przeprosić niż człowieka. Nieprawdaż? Tak, Panie Boże, przebacz mi. Idziemy dalej. No dobrze, ale to nie taki porządek ma być. Ale czemu ja tu wszedłem na tę ścieżkę? Powiedzcie mi. Przecież to nie to miało być. Amen. Więc mówimy o społeczności z Duchem Świętym i przy okazji zajrzeliśmy do innej społeczności z chlebem i z kielichem. No ale czy to są wszystkie społeczności, o których chcielibyście, żebym mówił? Myślę, że nie, a nawet jeśli byście chcieli, to ja muszę o niej wspomnieć. Tę drugą społeczność, na którą zanim pójdziemy dalej, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to jest społeczność zapisana w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 42 wierszu. I już wiecie, o jaką społeczność chodzi. Prawda? A tu jest napisane tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. I we wspólnocie. W starszym tłumaczeniu tu jest w społeczności. To jest to samo, bo to jest synonim słowa społeczność. A więc trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc, kochani, codziennie trwali w społeczności. Codziennie trwali w społeczności z kim? Z braćmi i siostrami. Z braćmi i siostrami. Też nie rozumiem takiej postawy, a najważniejsze, żebym ja z Bogiem miał kontakt. A z braćmi i siostrami mogę się różnić, mogę w ogóle... Niepotrzebni mi oni są. To jest jakieś pomylenie z pomieszaniem. Bo nie możesz mieć społeczności z Bogiem, jeśli nie masz społeczności z ludźmi. Czytajcie listy Jana, jeśli ktoś tak myśli. Jak możesz mówić? Jeśli nie miłujesz brata, to jak możesz mówić, że miłujesz Boga? No więc społeczność druga, na którą wskazuję, to jest społeczność z ludźmi. No i wydaje mi się, że co niektórzy mają przeskrobane. Co niektórzy mają przeskrobane? Bo w liście do Hebrajczyków
już wiecie, o czym będę przez chwilę mówił. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 25 wierszu, autor tego listu karci, wypomina coś niektórym ludziom. Posłuchajcie, co mówi. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań albo społeczności naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, czyli w społeczności można sobie dodawać otuchy, a to tym bardziej, im lepiej wiecie, że ten dzień się przybliża. I następny wiersz, aż się boję czytać. Ale on jest w Biblii. Co jest napisane? Bo jeśli otrzymawszy poznanie, że społeczność jest tak bardzo ważna, a jeśliście do tej pory nie wiedzieli, to już teraz wiecie, bo jeśli otrzymawszy poznanie, że społeczność jest tak bardzo ważna, rozmyślnie grzeszymy, nie ma dla nas ofiary za grzech. Tu nie ma mowy o cudzołóstwie. Tu nie ma mowy o morderstwach. Tu nie mówi Duch Święty o tym czy o innym grzechu. O grzechu polegającym na opuszczaniu społeczności. Kto z was się modlił ostatnio? Panie Boże, przebacz mi, że z lenistwa nie poszedłem w niedzielę na nabożeństwo. Nie ma takich. To dobrze, że nie ma takich. Powinni być? Nie, nie, bracie, niech cię Bóg broni. Nie może tak być. No chyba, że ktoś jest obłożnie chory. To wtedy opuszczanie społecznego zgromadzenia, no jest to oczywiście usprawiedliwione. Ale jeśli ktoś obiera oglądanie serialu albo teraz modne są brazylijskie mistrzostwa świata, no bo Niemcy będą grać z kimś tam, nie wiem, kto będzie grał w niedzielę, no to muszę to zobaczyć, to kochani, kochany, padaj potem na kolana i proś Boże, Boga, Boże, wybacz mi. Zgrzeszyłem. Świadomie zgrzeszyłem. Bo pastor w niedzielę mówił, że nie mogę. A ja jednak to zrobiłem. To świadomie zrobiłem. No ale nie ma, jak powiada tutaj miejsce Bożego Słowa, nie ma ofiary za grzech. No a jeśli nie ma ofiary za grzech, to nie ma przebaczenia. No kto nasze grzechy może zmyć? A zatem, kochani, opuszczanie społecznych zgromadzeń jest czymś dramatycznym. Chciało mi się w tym momencie, bo kiedy w domu medytowałem nad tym tematem, to chciało mi się, aż mi się chciało, ależ mi się chciało, ale czas mnie popędza, przypomnieć wam nieszczęsną rodzinę ze Starego Testamentu. Być może niektórzy się już domyślacie, kogo mam na myśli. Mam na myśli rodzinę Elimelecha, jego żonę Noemi i dwóch jego synów, Machlona i Killona. Wiecie już, gdzie oni występują. W księdze Rut. Jest tu stwierdzone, że w mieście chleba, czyli w Betlejem, bo Betlejem to jest miasto chleba, zabrakło chleba. Nastąpił kryzys. Tak, nastąpił kryzys. I w czasie tego kryzysu, no warto by było też pomyśleć, w jakim momencie, wtedy, kiedy sędziowie rządzili, nastał głód, a gdzie kucharek, 6, tam nie ma co jeść, prawda? No więc tam było prawdopodobnie tych 6 kucharek, które rządziły, każdy sędzia w swoją stronę i nastał głód. A gdy nastał głód, nastał kryzys, rodzina doszła do wniosku, no nie będziemy tej społeczności tu już dłużej trwać. Tu jest źle. Odejdziemy stąd. Podobno szczury najwcześniej opuszczają okręt. Ja nie byłem marynarzem i nie wiem, ale ktoś mi tak opowiadał, że nie powinno się wsiadać na okręt, który opuściły szczury. Czasem tak jest z Boże. Dopóki jest dobrze, to ludzie się garną.
Ale wystarczy, że zaistnieje jakiś kryzys, to jak szczury, tak jak Elimelech z całą rodziną. Nie wolno tak. Czy wiecie, że wydarzyły się teraz dwa przypadki utonięcia statków i sądzili tych, którzy jako pierwsi uciekli, kapitana i jego załogę? Nie wolno. To zawsze tak było, że zbory przechodziły różne etapy. Były szczyty i doliny, szczyty i doliny. I źle jest, jeśli w czasie, kiedy przychodzi zbór przez doliny, kiedy potrzeba, żeby go podnosić, trwać w modlitwie, ludzie opuszczają, ludzie uciekają. Tak się niestety stało i tutaj. Ta rodzina opuściła społeczność ze względu na kryzys, opuściła społeczność w Betlejemie. Ale co z tego wyszło? Co z tego wyszło? Wkrótce 10 lat przebywali na obczyźnie. I w ciągu tych 10 lat, jako pierwszy umiera Elimelech. A więc głowa rodziny ponosi odpowiedzialność jako pierwsza. Bo on nie powinien był do tego dopuścić. Nawet jeśli jego żona tego chciała, to on był głową. Nie żono. Tu zostaniemy. Tu nas Pan postawił i tu będziemy. Ale on poszedł. A tak było w Izraelu, że po śmierci głowy rodziny, a więc ojca, obowiązki spadały na najstarszego syna. Tak, i całe błogosławieństwo i cała odpowiedzialność. Więc wtedy powinien był podjąć decyzję, jakże on się to nazywał, Machlon. I powiedzieć: mamo kochana, bracie kochany, nasz tata tak zadecydował, ja go za to nie osądzam, ale my wracamy tam, skąd wyszliśmy, skąd wypadliśmy. Wracamy do Betlejemu. No ale on się nie zdobył na to. I co się dzieje? Umiera. Odpowiedzialność jakby łańcuchowo przechodzi na jego brata, najmłodszego syna Kilona. I on powinien podjąć decyzję. Wracamy. Dość. Ojciec tu umarł, mój najstarszy brat tu umarł, to ja, na którym teraz spoczywa odpowiedzialność za rodzinę, wracam. Wracajcie ze mną. Ale on na taką decyzję się nie zdobył. No i co? I on także umiera. Ojcowie, weźcie to pod uwagę. No może nie ojcowie, ci, którzy chcecie gdzieś tam wędrować po świecie, uciekać. Zauważcie, co się stało. Rut wreszcie, mówi się, że kobieta to słabe naczynie. Nie w każdym przypadku. Ale ona wreszcie podjęła decyzję. Decyzję, której nie byli w stanie podjąć jej mężczyźni. Wróciła. Ale niech mi wolno będzie, kochani, zauważyć, co ona sama powiedziała. Co ona sama powiedziała, gdy wróciła. Wyszłam stąd bogata, a wracam napełniona goryczą w duszy. To grozi tym, którzy opuszczają społeczność. Którzy odchodzą od społeczności. Skoro mówimy dzisiaj o społeczności, no to darujcie, ja nie mogę sobie tego pominąć. Nie mogę tego nie zauważyć. No ale teraz już przejdźmy do społeczności z Duchem Świętym. Jakie są owoce trwania w społeczności z Duchem Świętym? Jakie są owoce? Czy to się opłaca? Czy rzeczywiście jest sens trwać w społeczności? Na czym polega społeczność, to powiemy sobie po moim powrocie. Ale jakie są rezultaty trwania w społeczności z Duchem Świętym? Po czym? I czy można poznać, że ktoś ma społeczność z Duchem Świętym? A mówiąc o Duchu Świętym, mamy na myśli Boga, mamy na myśli całego trójosobowego Boga. Czy są jakieś symptomy potwierdzające społeczność z Duchem Świętym? I pewnie wiecie, do czego zdążam. Tak, wiecie, do czego zdążam. Zdążam do drugiej Księgi Królewskiej. Do drugiej Księgi Królewskiej.
W drugiej Księdze Królewskiej, biskup zresztą podczas naszej tutaj uroczystości to cytował, w drugiej Księdze Królewskiej spotykamy dwóch mocarnych, wielkich proroków. Jak Bóg da, w swoim czasie też się do tego odniosę, czy ten temat, do tego, może nie do tego tematu, ale do Eliasza i Elizeusza powrócę. W każdym razie Elizeusz został odwołany ze służby, jaką wykonywał na rzecz swojego ojca. 12 zaprzęgów szło przed nim. Bibliści twierdzą, że tych 12 zaprzęgów to 12 dzisiejszych najbardziej luksusowych Mercedesów. Taką wówczas miały wartość. I oto Eliasz mówi, zostaw to, pójdź za mną. Ach, ten Elizeusz. Ja bym się chyba na to nie zdecydował. Wyobraźcie sobie, zostawię 12 lśniących Mercedesów. Mieści wam się to w głowie? Nierozsądny człowiek, prawda? Zostawia 12 lśniących Mercedesów i idzie za Eliaszem. Pewnie pomyślicie, no to mu się pewnie musiało opłacić, skoro poszedł. Pewnie mu sypnął złotówkami, dolarami czy czym tam. I dlatego przewyższała ta wartość tego, co tam miał i poszedł. Nie, nie, kochani. Elizeusz poszedł za Eliaszem i przez 10 lat był sługą Eliasza. Rozumiemy się? Sługą! Sługą! Jeśli Eliasz miał nogi pobrudzone w prochu pustynnym, to Elizeusz te nogi umywał. Jeśli Eliasz pragnął pić, to Elizeusz był zobowiązany przynieść mu wodę, umyć go, no bo był sługą. No, Elizeuszu, 10 lat. Gdyby to był jeden dzień, to może. Ale 10 lat. Elizeusz był non-stop, bezustannie z Eliaszem. Miał społeczność z Eliaszem. Miał społeczność z Eliaszem. I teraz chyba rozumiecie, dlaczego Elizeusz domagał się więcej ducha niż miał Eliasz. Rozumiecie czy nie rozumiecie? Rozumiecie. Bo będąc z kimś przez 10 lat, można dokładnie wypunktować wszystkie jego słabości. Uśmiechnijcie się do mnie, że się ze mną zgadzacie. Bo przecież Biblia powiada, że Eliasz był tym samym biedą poddanym, co i Michał Chydzik, co i my. Co i ty? I teraz Elizeusz patrzył na niego i to jest prorok Boży? To jest prorok Boży i on takie błędy popełnia, a popełniał. Przyjdzie czas, że będziemy o tym mówić. I kiedy Elizeusz zobaczył, że choć Eliasz jest tak wielkim prorokiem, popełnia błędy, które popełniał. Popełnia, bo i my popełniamy, a on był podobny do nas. To wtedy Elizeusz powiedział, o Panie, ja chcę mieć więcej ducha, żebym tych błędów, które popełniał Eliasz, nie popełniał. Szlachetna to była postać, bo on nie krytykował Eliasza. On nie występował przeciwko niemu. On wiedział, że Eliasz to też tylko człowiek. Dlatego on jako uczeń Elizeusza, żeby tych samych błędów nie popełniać, prosi o dwójnasobnego ducha, o dwójnasobne namaszczenie. I widzisz, to jest dla mnie wskazówka. Jeśli widzę, że mój brat popełnia błędy, a mówi, że jest ochrzczony Duchem Świętym, to ja nie mam prawa go krytykować, osądzać, oskarżać, tylko Panie, daj mi mocy, więcej mocy, żebym ja tych błędów nie popełniał. A wszyscy odpowiedzieli, amen, to jest dobre, tak być powinno. Jeśli widzisz, że ktoś, pastor czy ktoś, no myli się, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy różnego rodzaju słabości, to nie stawaj rozkraczony i nie osądzaj, wyciągając rękę oskarżycielską, tylko Panie, daj mi łaskę, więcej mocy z wysokości, abym ja tych błędów nie popełniał. To była droga Elizeusza. To był sposób postępowania Elizeusza. Ale nie o tym przecież chciałem mówić.
poprzez tę społeczność z Eliaszem, Elizeusz na skutek bycia z nim non-stop w dzień i w nocy, Elizeusz, powiem wam, upodobnił się do Eliasza. Mówił jak Eliasz, postępował jak Eliasz, zachowywał się jak Eliasz. I kiedy Eliasza Bóg zabrał do góry, to prorocy z Jerycha popatrzyli i mówili: o, duch Eliasza stąpił na Elizeusza. Czyli Elizeusz postępował podobnie jak Eliasz. Upodobnił się Elizeusz do Eliasza. A więc upodobnienie się to jest to pierwsze, co Duch Święty chce z nami uczynić. I słusznie, ja się często posługuję porzekadłami ludowymi, bo one zdradzają mądrość. A porzekadło powiada tak: z kim przystajesz, takim się stajesz. Albo inaczej, powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a ja ci powiem, kim ty jesteś. Jeśli twoim przyjacielem jest ktoś wulgarny, to za chwilę ty będziesz taki sam. Wlazł między wrony i kracze jak one. No a do kogo? Elizeusz przebywał z Eliaszem, więc upodobnił się do tego, z kim przebywał. Duch Święty nas nie prowadzi do społeczności z Eliaszem, bo Eliasz został zabrany. Ale do społeczności z kim Duch Święty nas chce prowadzić? Do społeczności z Jezusem. Pan Jezus powiedział: gdy On przyjdzie, On mnie uwielbi. I to uwielbienie polega na tym, że Duch Święty uszczerze szczerego człowieka. Duch Święty wywyższa Jezusa. Dlatego mi się to w głowie nie mieści. Co się tu i ówdzie mówi, już kiedyś też o tym mówiłem, że o tak, tak, kiedy ja przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, to mnie Duch Święty utwierdził w dogmacie Marii na przykład. No mój Boże. Nie, jeśli Duch Święty prawdziwie nas posiadł i mamy z Nim społeczność, to On tylko jedną osobę wywyższa. Upodabnia nas do niej. Naszą naturę zmienia, a przemienia naszą naturę na podobieństwo natury Jezusa. Czy mam rację? Tak, bo Duch Święty przyszedł, aby uwielbić Jezusa. I w związku z tym pierwszym owocem społeczności z Duchem Świętym, do której nas zachęca apostoł Paweł, jest upodobnianie się do natury Jezusa Chrystusa. To wtedy cichość Jezusa jest naszym celem. To wtedy pokora Jezusa jest naszym pragnieniem. To wtedy natura Jezusa jest to, czego najbardziej pożądamy, pragniemy. A jeśli tego pragniemy, Duch Święty nas upodabnia do natury Jezusa Chrystusa. I taki jest pierwszy cel społeczności z Duchem Świętym. Nie mam czasu. Tu, gdzie jest użyte słowo społeczność, użyte jest greckie słowo koinonia. Koinonia. I to słowo koinonia ma wiele znaczeń, bardzo bogatych znaczeń. No, ja tylko wspomnę o tym. Partnerstwo. A więc koinonia, społeczność z Duchem Świętym, to partnerstwo z Duchem Świętym. Czy sobie wyobrażacie? Partnerstwo to znaczy, ja i Duch Święty jesteśmy partnerami? No coś niesamowitego. Ja i Duch Święty jesteśmy partnerami? Tak, jesteśmy partnerami. Ty nic bez Ducha Świętego nie uczynisz, ale i Duch Święty bez ciebie niczego nie uczyni. No, ty chyba się mylisz. Duch Święty nie ma rąk, aby pogłaskać. Duch Święty nie ma ust, aby powiedzieć ciepłe słowo.
Więc partnerstwo polega na tym, że Duch Święty udziela nam swoich zdolności, darów, umiejętności, możliwości, a my mu dajemy nasze ciało do dyspozycji. Partnerstwo, wspólnota, uczestnictwo, związek. To wszystko jest zawarte w słowie koinonia.